Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Przyjaciele OPEC-u, bo myślę, że tak mogę Państwa nazywać. Proszę Państwa, początek tego projektu to 2020 rok. Zaczęliśmy ten projekt dyskutując na temat strategii dla OPEC-u i ta dyskusja była dosyć szeroka w firmie. Właściwie wyszliśmy z jednego założenia podstawowego, a mianowicie, że długoterminowo Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Wtedy może wydawało się to założenie takie trochę na wyrost. Dzisiaj widzimy, że jednak ono miało sens. I dalej ono ma sens, bo w sytuacji, w której byśmy rzeczywiście tym członkiem Unii nie byli pewni, byśmy tego typu projektów nie realizowali. Niestety tak myślę, bo to, co implikowało to założenie, to no, kwestia jednak ochrony klimatu i redukcja emisji CO2, no bo każdy z nas jest w jakiejś części odpowiedzialny jednak za to. To nie jest tak, że nikt z nas nie może nic zrobić. Natomiast tutaj to jest jakby oczywiste, trzeba jak najszybciej odejść od węgla. 2020 rok to był, przypomnę, jeszcze w miarę spokojny czas. Taki powiedziałbym nudny nawet dla energetyki. Tęsknimy trochę za tym czasem, a to dopiero 2 lata. W międzyczasie COVID, który szarpnął właściwie całym światem, no i to, co się wydarzyło w tym roku, czyli wybuch wojny na Ukrainie, no który właściwie też zdemolował rynek inwestycji, materiałów, dostaw. No właściwie pod dużym znakiem zapytania w ogóle postawił możliwość realizacji tego projektu. W międzyczasie oczywiście musieliśmy wykonać cały szereg przygotowań, zarówno po stronie technicznej, organizacyjnej, ale to, co się okazało najtrudniejsze, to zbudować finansowanie tego projektu. I właściwie ono trwało najdłużej, zajęło nam chyba najwięcej czasu, energii, no i te wszystkie zawirowania, o których wspomniałem wcześniej, no właśnie wpłynęły głównie na ten element, czyli zdobycia pełnego finansowania na 100 milionów złotych, a nie tak jak planowaliśmy pierwotnie, rząd około 70 milionów. Udało się dojść do tego momentu. Oczywiście jest to bardzo ważny dla nas moment świąteczny. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami 2 lata intensywnej wspólnej pracy z wykonawcą. Cieszymy się naprawdę bardzo, że tą ofertę złożyło tak doświadczone konsorcjum. Tak znające branżę energetyczną, wykonującą już wiele różnych instalacji. Natomiast no jest tu oczywiście jeden problem dla nas wspólny. No to jest pierwsza instalacja w Polsce. To ma swoje plusy, to ma oczywiście swoje minusy, ale bardzo jesteśmy do tego zmotywowani, żeby to była instalacja naprawdę referencyjna, do której będą przyjeżdżać inne PC w Polsce i no, będą się uczyć no, pewnie i na naszych błędach, jak taką instalację, jak taki projekt się realizuje. To jest naprawdę duży projekt również dla LFOS-u, 100 milionów w tym projekcie to jest no, według nas największa kwota, jaka została udzielona przez LFOS. LFOS również trzyma dla nas kciuki, żeby ten projekt się powiódł, bo dla LFOS-u ważne by było, gdyby właśnie te projekty mogły być w Polsce powielane. Proszę Państwa, w tym miejscu ja bym chciał bardzo serdecznie kilku osobom podziękować, bo bez tych osób z całą pewnością byśmy w tym miejscu dzisiaj nie byli. Oczywiście cała załoga, pracownicy, wszyscy byli zaangażowani w realizację tego projektu, no ale przede wszystkim chciałbym podziękować panu Pawłowi Peckiemu, który jest szefem tej inicjatywy strategicznej. O tyle dobrze, że jest to młody inżynier, bardzo zdolny, ambitny i to on będzie w przyszłości dopinał 100% albo OZE, tak bym chciał, żeby to on ostatnią instalację, tak żeby już ten węgiel pozostał tylko jako pamiątka dla dzieci, żeby mogły zobaczyć, jak kiedyś się tutaj produkowało ciepło energetyczne. Także brawo dla pana Pawła. Panu Piotrowi Cilowi, który no, jest project managerem i no, poprzez swoje ogromne doświadczenie w realizacji dużych projektów energetycznych wspiera nas, no, żebyśmy jak najmniej tych błędów popełnili. Także brawo dla pana Piotra. No, nie ma tu z nami, ale no, chciałbym podziękować osobom, które nas wspierały przy uzyskaniu tego dofinansowania, które, no, nie, tak jak powiedziałem, dla nas było kluczowym elementem w ogóle rozpoczęcia tej inwestycji. To jest pan Hubert Kaczyński, pan Jacek Kaczyński, którzy byli z nami od początku i dzięki nim udało się to dofinansowanie otrzymać. A trzeba powiedzieć, że jak oni się podejmują jakiegoś projektu, zawsze doprowadzają go
szczęśliwego końca. Także brawo dla nich, nie ma jedzenia. Także mam nadzieję, że za 2 lata, może trochę dłużej, może, ale gdzieś 2024 spotkamy się na otwarciu tej instalacji. No i prawdopodobnie będziemy pierwszą instalacją w Polsce, której spala się słomę surową. No, nie muszę mówić, jaka jest korzyść i ekologiczna, i no to już pan Paweł powiedział, ale też i no jest to w tej chwili z całą pewnością najtańsze paliwo, co najważniejsze dla nas, to jest lokalne. Jesteśmy odseparowani od wszelkich, tak by się wydawało, no, ale wszelkich zawirowań na rynkach światowych. A ostatni rok nas tego nauczył, że jednak jest to ważne. Tak nam się wydawało, że węgiel jest dostępny, ale nawet węgiel jest dostępny. Gaz też jest problematyczny. Słoma, kolejnym projektem, który chcielibyśmy i dalej potwierdzamy naszą absolutną wolę, jest projekt RDF-owski. Jest to też paliwo lokalne, oparte o lokalnych zasobach, gwarantujące stabilność zarówno jeśli chodzi o sam wolumen dostaw paliwa, ale też i cenę. Przez to możemy zagwarantować no, mieszkańcom Grudziądza i naszym klientom przemysłowym stabilność również cen. Bardzo Państwu dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Prosimy Was, żebyście trzymali kciuki za to, żebyśmy sprawnie z wykonawcą, z wykonawcami realizowali ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za możliwość wygłoszenia kilku słów, bo bardzo chciałem powiedzieć parę ważnych faktów. Tak jak Pan Prezes tu powiedział, no, sytuacja na rynku energii się zmieniła nie do poznania i nie do pozazdroszczenia jest decyzyjność, w którym kierunku ta energetyka polska szeroko rozumiana i ta zawodowa, i drobna, lokalna, i rozproszona, i ciepłownictwo pójdzie. My jako firma z 30-letnim doświadczeniem zaczynaliśmy niedawno, w zasadzie pracowaliśmy jedynie w dużej energetyce zawodowej, w potężnych elektrowniach. I jakby obserwujemy zmianę rynku, więc już jakiś czas temu zaczęliśmy myśleć nad technologiami innymi niż ta stara węglowa energetyka, bo widać, że tam nie ma rozwoju. Tutaj, jak Pan Prezes wspomniał, no, wiążą nas już pewne relacje, bo już jeden projekt dla OPC-u wykonaliśmy. I między innymi przy spotkaniu w tym projekcie, tutaj z uwagą jedną z Pana Prezesa Radeckiego, który troszeczkę nas umocnił w pewnej wizji i za to chciałem bardzo mocno podziękować, że musimy się zająć tego typu technologiami, bo przed tym jest przyszłość. Oczywiście my żeśmy to obserwowali, ale to prezes Radecki był tym pierwszą osobą, która powiedziała, no słuchajcie, tutaj słoma, tu będziemy robić, przymierzcie się, my żeśmy już się wtedy zaczęli przymierzać, żeby się technologicznie przygotować, więc z tego miejsca bardzo chciałem podziękować. Owszem, jest to pierwsze wyzwanie, my chyba lubujemy się w takich wyzwaniach. Jesteśmy też firmą, która pierwszą instalację wodorową w Polsce komercyjnie robi, więc nasza spółka jest firmą inżynierską i nie boimy się takich wyzwań. Zresztą mamy tu partnera w postaci DPTINTECH. Tutaj jakby myślę, że doświadczenie, które tutaj zdobędziemy również dla naszej firmy, jest potężnym krokiem do przodu. Ja jeszcze raz podkreślam, gratuluję wizjonerstwa sprzed lat i to nie jest przypadek, że Państwo jesteście pierwszą instalacją, pierwszym obiektem w Polsce tak dużym. Dla nas to też będzie projekt szczególnego znaczenia, więc ja, Panie Prezesie, nie mam wątpliwości, że tu będziemy trzymać kciuki, ale wszystko się powiedzie sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
panowie prezesi, zacni goście, szanowni państwo. Myślę, że dzisiaj jest historyczna chwila dla naszego miasta i myślę, że jako grudziądzanie możemy być dumni, że tego typu projekt będzie realizowany w naszym mieście. Dumni dlatego, że jest to pierwszy tego typu projekt realizowany w Polsce, a więc jesteśmy prekursorem. Pokazujemy, że w Grudziądzu można realizować bardzo ciekawe, innowacyjne projekty. Myślę, że możemy być też dumni, ponieważ jest to projekt, który ma w przyszłości zapewnić Grudziądzanom tanie ciepło, ekologiczne ciepło. Tanie, ponieważ i bezpieczeństwo to jest bardzo ważne, ponieważ dywersyfikujemy źródło opalania. Ja myślę, że te wszystkie argumenty, te wszystkie, to co zostało już powiedziane, pokazuje, że to jest bardzo ważny projekt. To jest też bardzo ważny projekt, jeżeli chodzi o wartość tego projektu. Ponad 100 milionów złotych to dla Grudziądza duży projekt i kolejny duży projekt, który jest w naszym mieście realizowany. Tak patrzę sobie na ten 2024 rok, to będzie taki rok pod kątem energetyki, ponieważ my będziemy jako OPEC oddawali, myślę, tą instalację, ale też Grupa Orlen będzie oddawała elektrownię gazową. Projekt największy, który jest realizowany w naszym mieście o wartości prawie 2 miliardów złotych. Zatem dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tym projekcie. Dziękuję zarządowi grupy OPEC, dziękuję wszystkim konsultantom, dziękuję finansistom, że udało się to poskładać. Wiem, że nie było łatwo. Dziękuję też radnym, bo przecież radni też podejmowali decyzje, które wspierały ten projekt. Myślę, że tak doświadczony wykonawca sobie doskonale z tą inwestycją poradzi. Oczywiście cały czas możecie państwo liczyć na wsparcie nasze, oczywiście w ramach tutaj naszych możliwości. A więc jeszcze raz gratuluję, życzę powodzenia przy realizacji. Dziękuję bardzo.